Ma niespodziankę. Edward Miszczak ogłosił powrót kultowego programu. Organizatorzy Polsat Hit Festival 2024 postarali się, by widzowie jeszcze przez długi czas nie zapomnieli tego wydarzenia. Chwilę po tym, jak na scenie wystąpił zespół NA, do artystów i prowadzących dołączył sam Edward Miszczak. Dyrektor programowy stacji wręczył grupie pamiątkową statuetkę, a następnie ogłosił emocjonujące wieści. Polsat Hit Festival 2024, informacje o wydarzeniu. Polsat Hit Festival to jedno z najgorętszych wydarzeń muzycznych, na które fani co roku wyczekują z niecierpliwością. Widzowie mogą liczyć na emocjonujące show oraz huczne występy, które zapewnia im grono najpopularniejszych polskich artystów. W tym roku stacja Polsat przygotowała dla swoich fanów nie lada widowisko. Publiczność w Operze Leśnej w Sopocie, jak i ta przed telewizorami, może spodziewać się niezapomnianych wrażeń. Wydarzenie odbywa się w dniach 24 i 25 maja i jest prowadzone przez Paulinę Sykut-Jerzynę, Macieja Dowbora, Macieja Roka, Adama Zdrójkowskiego, Krzysztofa Ibisza czy Agnieszkę Kołodziejską. Widzowie mogą obserwować transmisję na żywo z koncertów od godziny 20 na antenie telewizji Polsat. Kogo z artystów mamy okazję zobaczyć na scenie drugiego dnia festiwalu? Polsat Hit Festival 2024, dzień drugi. Kogo spodziewać się na scenie? Pierwszego dnia Polsat Hit Festivalu scena Opery Leśnej w Sopocie należała do takich gwiazd jak Kamil Bednarek, Enej, Kaja, Dawid Kwiatkowski, Doda, Lanbery, Margaret, Trips czy Roxana Węgiel. Artyści dołożyli wszelkich starań, by zapewnić swoim fanom niezapomniane chwile w najgorętszych rytmach tej wiosny. Kogo widzowie będą mogli zobaczyć kolejnego dnia imprezy? Choć festiwal rozkręcił się już na dobre, fani wciąż nie mogą doczekać się, aż ich ukochani artyści pojawią się na scenie. Po piątkowych, emocjonujących koncertach przyszła pora na ciąg dalszy zabawy, który uświetnią gwiazdy doskonale znane przez wszystkich Polaków. Poniżej prezentujemy listę artystów, którzy dbają o zapierające dech doświadczenia muzyczne. Zakopower. Kuba Badach. Enej. Ania Dąbrowska. Smolasty. Blanka. Malik Montana. Skolim. Bryska. Cyrko. Polsat Hit Festival 2024, Edward Miszczak wyszedł na scenę, co ogłosił? Drugi dzień Polsat Hit Festivalu rozpoczął koncert pod tytułem Debiutowali w Polsacie. Na scenie zaprezentował się m.in. zespół NA, którego członkowie zostali powitani przez fanów z nieukrywanym entuzjazmem. Po wykonaniu kilku kultowych numerów widzowie mieli okazję wrócić do początków kariery grupy i zobaczyć archiwalne nagranie z programu Must Be The Music. Tylko muzyka, w którym zwyciężyła w 2011 roku. Nagle na scenie zapanowało poruszenie, ponieważ pojawił się na niej Edward Miszczak. Dyrektor programowy stacji wręczył artystom pamiątkową statuetkę i pogratulował osiągnięć. Chwilę później z jego ust padły zaskakujące słowa. Zdradził, że w przyszłym roku na wiosnę do ramówki Polsatu powróci program Must Be The Music. Tylko muzyka. Publiczność pod sceną nie posiadała się z radości.